Witam Państwa bardzo serdecznie na webinarze dotyczącym narzędzia EasyIn pod wersję 3.0. Nazywam się Krzysztof Siwiec i w BCC jestem odpowiedzialny za narzędzie Easy Input. Opowiem o nowej wersji tego narzędzia, ale przedstawię to tak, aby webinar był ciekawy zarówno dla tych, którzy widzieli już poprzednie webinary prezentowane ze starszymi wersjami narzędzia, jak i dla tych, którzy Easy Input widzą po raz pierwszy. Czym jest Easy Input? Easy Input to narzędzie, które pozwala na łączenie się zdalnie z SAP-em za pomocą narzędzia Microsoft Excel i wykonywanie zdalnie transakcji lub wywoływanie zdalnie funkcji w systemie SAP w oparciu o dane przechowywane w plikach MS Excel lub pobierane do plików MS Excel z systemu SAP. Za pomocą jednego przycisku można stworzyć tysiące danych podstawowych czy transakcyjnych, można odczytać dane. Easy Input może zastąpić standardowe środowisko migracji danych LSMW, a w niektórych przypadkach także sam interfejs SAP GUI. Standardowo w migracji wykorzystuje się narzędzie LSMW. Ma jednak to swoje minusy. Dane zebrane w Excelu trzeba eksportować, następnie wczytywać do systemu SAP i przetwarzać w systemie SAP. Tam sprawdzać logi błędów. Jest to praca chłonna i szczególnie w przypadku błędów zajmuje dużo czasu. Easy Input jest znacznie przyjaźniejszy użytkownikowi. Tutaj dane zebrane w skoroszycie Excelowym bezpośrednio z Excela wysyłamy do SAP-a. Bezpośrednio w Excelu pojawiają nam się logi błędów przypisane do linii, które wysyłamy do SAP-a. Można łatwo znaleźć, co powoduje błąd, poprawić ten błąd i przesłać dane błędne ponownie. Zarówno używanie narzędzia jest przyjazne użytkownikowi, jak i tworzenie własnych skryptów przez użytkownika biznesowego jest dość proste. Pokażę to Państwu podczas dzisiejszego webinaru. Easy Input wspiera wielojęzyczność, jest przygotowany w języku niemieckim, angielskim i polskim, ale może zostać przetłumaczony na kolejne języki, jeśli taka jest potrzeba klienta. Easy Input zawiera też pomoc online po polsku i angielsku. Jeśli chodzi o interfejsy, to Easy Input wykorzystuje kilka różnych interfejsów. Między innymi można naśladować akcje użytkownika w narzędziu SAP GUI. Jest to tak zwane SAP GUI Scripting. Może wykonywać transakcje za pomocą technologii Batch Input czy technologii CAT. Może także wywoływać zdalnie metody funkcyjne, na przykład metody predefiniowane przez SAP poprzez interfejs Business Application Interface, tak zwany BAPI. Aby zacząć korzystać z systemu Easy Input, wystarczy zainstalować go na komputerze użytkownika. Nie ma konieczności transportowania, wygrywania żadnych transportów do systemu SAP, chociaż takie transporty w wersji pełnej występują. One ułatwiają troszeczkę zarządzanie narzędziem, zarządzanie szczególnie uprawnieniami dla narzędzia, natomiast nie są konieczne do tego, żeby tego narzędzia używać. Narzędzie posiada także wersję próbną, która pozwala przetestować przez ograniczony czas jego funkcjonalność. Najczęstsze zastosowania narzędzia Easy Input to migracja danych, masowe przetwarzanie transakcji czy wyciąganie danych z systemu SAP do Microsoft Excel i raportowanie tych danych. Mówiłem Państwu, że opiszę dzisiaj nową wersję 3.0 w tej chwili. Wersja ta przede wszystkim różni się od starszych, że obsługuje nagrywanie w SAP GUI, tak zwany SAP GUI Script. Zawiera także rozszerzony i zależny od kontekstu help użytkownika, który znacznie, dzięki temu, że jest przyjazny, znacznie ułatwia pracę z narzędziem. Także wprowadzono w tej wersji uruchamianie produktu na żądanie. Nie za każdym uruchomieniem Excela uruchamiany jest dodatek Easy Input. Dopiero jeśli użytkownik chce go użyć, jest on uruchamiany. Wprowadzono także wiele pomniejszych zmian. Kompletną listę tych zmian można znaleźć na forum produktu.
EasyInput.net czy EasyInput.pl w wersji polskiej. Jeśli chodzi o obszary, w których zastosowany jest najczęściej EasyInput, to nasi klienci używają go w bardzo różnych obszarach. W obszarze finansów, logistyki, zarządzania kapitałem ludzkim, także w innych obszarach, na przykład w systemie BW czy w systemie CRM. Zależnie od przedsiębiorstwa jest wykorzystywane przez różne działy. Naprawdę nie można wskazać jednego, w którym wykorzystywany jest bardziej niż w innych. Dobrze, troszeczkę Państwu popowiadałem o narzędziu, natomiast najbardziej przekonujące jest zawsze pokazanie narzędzia, pokazanie jak działa produkt i to właśnie uczynię. Zacznę od pokazania transakcji CT04, transakcji, w której tworzy się cechy danych podstawowych materiału. Definiuje się te cechy i ich możliwe wartości. Szczególnie gdy tych wartości jest bardzo dużo, warto sobie ułatwić, nagrywając skrypt i przygotowując wartości w Excelu, a później wgrywając je do systemu SAP. Wyłączę teraz na chwilę prezentację. Uruchomię system EasyInput. Można go uruchomić albo za pomocą ikony na ekranie, albo za pomocą menu Start. Po uruchomieniu pojawił mi się ekran powitalny, gdzie mam dostęp bezpośredni do samouczków w sieci czy prezentacji dotyczącej produktu, ale także menu EasyInput, menu pozwalające na tworzenie nowego scoresheetu, otwarcie jednego ze scoresheetów przykładowych, czy otwarcie własnego scoresheetu, a także dostęp do pomocy oczywiście. Otworzę nowy scoresheet, ponieważ będę chciał tworzyć zupełnie nowy scoresheet. Scoresheet zawiera wiele arkuszy, które po kolei od lewej do prawej będę wypełniał. Na pierwszym muszę podać dane połączenia z systemem SAP. Te dane mogę spisać z mojego systemu SAP Logon. Na kolejnym arkuszu zdefiniuję nazwę skryptu. I muszę nadać też unikalny identyfikator takiego skryptu. Niech to będzie nazwa transakcji. I typ skryptu muszę podać. Tych typów może być parę, ale tak jak mówiłem, tutaj wykorzystamy nagranie SAP GUI, czyli GUI skrypt. W kolejnym arkuszu powinienem już zdefiniować sam skrypt, czyli najtrudniejszą część konfiguracji EasyInput. Będę ten skrypt nagrywał, czyli nie będę go tworzył od nowa, będę go sobie nagrywał. Muszę nadać jakąś nazwę, podać hasło i system zalogował mnie bezpośrednio do systemu SAP, w którym każda moja transakcja w tej chwili jest nagrywana. Każda akcja jest nagrywana. Ja wpiszę sobie tutaj transakcję, którą chcę uruchomić. Podam jakiś identyfikator cechy, którą chcę stworzyć. Podam, od kiedy ma być ważna. I wejdę w tworzenie. Jeśli chcę, by jakieś pole trafiło do zapisu skryptu, muszę je w jakiś sposób zmienić, czyli wprowadzić tam dane. Czyli ja sobie te elementy, które chcę, żeby były zapamiętane w skrypcie, kliknąłem po prostu. Zdefiniowałem dane podstawowe skryptu. Mogę zdefiniować także wartości. Tych wartości dla jednej cechy może być wiele. I tutaj ważna sprawa, będę chciał to tak nagrać, żeby nagrać wprowadzenie jednej wartości cechy, ale żeby ta wartość, to wprowadzenie tej wartości było powtarzalne. Jak to zrobię? W prosty sposób. Wprowadzę wartość dla pierwszej cechy.
Następnie prowadzę pustą linię przed tą cechę i wtedy mogę powtarzać już tą czynność. Prowadzę wartość dla drugiej cechy. Powtórzyłem dokładnie to samo dla drugiej cechy, mógłbym to powtarzać w nieskończoność. Nagrałem to dla dwóch wartości cech. Tak naprawdę jedną z tych wartości będę musiał wyciąć, bo będę chciał mieć w nagraniu tylko jedną, która będzie mogła być powtarzana tyle razy, ile jest potrzebna. No dobrze, przygotowałem jakby nagranie. Powinienem teraz tą cechę, którą chcę utworzyć, nagrać. Nacisnąłem klawisz nagrywania. I ostatni klawisz, jaki nacisnę, to będzie klawisz zaniechania, przerwania. I praktycznie skończyłem przygotowywanie skryptu, przygotowanie nagrania skryptu. Przedostatni klawisz, który nacisnąłem, to był klawisz nagrania. Jest to o tyle ważne, że będę chciał ten klawisz, żeby tylko jakby był wywołany w wersji rzeczywistej skryptu, w wersji testowej, w wykonaniu testowym. Nie będę chciał naciskać tego klawisza, także przy przebiegu testowym będę pomijał naciśnięcie klawisza save w moim skrypcie. No dobrze, na razie wykonywałem pewne elementy w SAVGUI, teraz chciałbym zatrzymać nagrywanie i przejąć ten skrypt do mojego Excela. Jak widać, wiele takich linii dość technicznie brzmiących przejęło mi się tutaj. Ja mogę tutaj jeszcze dodatkowo, żeby mi było łatwiej, utworzyć opisy pól, tylko sprawdźmy, tak, tutaj mam język polski, także utworzę sobie opisy pól, które ułatwiają mi trochę zdefiniowanie, zobaczenie, czym jest dana linia, czego ona dotyczy, na przykład nazwa cechy, ważne od dnia, cechy z opisem kur, to znaczy to jest ustawienie kursora w jakimś polu, ustawienie kursora w polu ważne dnia. Zazwyczaj mnie te linie nie będą interesowały. Czasem do czytania danych są one ważne, natomiast tutaj mnie nie będą interesowały. No dobrze, co muszę zrobić w tej chwili? W tej chwili muszę zrobić trzy rzeczy. Po pierwsze przypisać poziom. Poziom będzie decydował, czy to jest linia skryptu, która ma być niepowtarzana, czy ma być linią powtarzaną. Tak naprawdę powtarzane mają być te elementy, które są związane z wartościami cechy i oznaczeniami wartości cechy. To, co będzie możliwe do wprowadzenia wielokrotnie dla każdej cechy. Cała reszta będzie niepowtarzalna. Tak naprawdę te poziomy można też rozumieć w ten sposób, że poziom zerowy to jest poziom nagłówka, poziom pierwszy to jest poziom linii dokumentu, czyli czegoś, co jest powtarzalne. Mógł być poziom drugi, to był poziom czegoś powtarzalnego na poziomie linii i tak dalej, i tak dalej. Wprowadzę więc praktycznie wszędzie zero. Może na początek prowadzę wszędzie zero, od samej góry do dołu. Później zobaczę sobie, gdzie są te rzeczy związane z wartościami cechy tutaj. Tak, to są elementy powtarzalne. Cztery pola tutaj i cztery pola tutaj, bo ja powtórzyłem dwa razy to samo. Tak jak mówiłem, nie jest mi potrzebne dwa razy to samo, także drugi raz wprowadzenie tej drugiej cechy mogę sobie zdezaktywować. Te linie od tego momentu są nieaktywne, mógłbym je spokojnie wykasować także ze skryptu, ale ustawienie znacznika nieaktywności jest lepsze, mogę zawsze cofnąć, jeżeli się gdzieś pomyliłem, mogę cofnąć swój ruch i nie muszę tego kasować w tej chwili. Co dalej? Mówiłem, że przedostatnim klawiszem, jaki nacisnąłem, to był klawisz save. Mogę dopisać tę nazwę. Ona akurat mi się tutaj nie dopisała. To będzie też poprawione w kolejnej wersji. Ona się będzie dopisywała. Czyli klawisz nagrania. On nie powinien się wykonywać zawsze, tylko dla przebiegu rzeczywistego, czyli o ile wszystkie linie skryptu będą się wykonywały zawsze, zarówno dla przebiegu testowego, jak i rzeczywistego, ta jedna linia skryptu, naciśnięcie klawisza nagraj, będzie się wykonywała tylko dla przebiegu rzeczywistego. No dobrze, wygląda na to, że już prawie mam wszystko zrobione, ale jakoś muszę powiązać teraz linię skryptu z wprowadzaniem danych z arkuszem danych. Tu mam arkusz danych,
w którym są poszczególne kolumny od AA, AB, AC, AD i tak dalej. Tak to jest przygotowane, żeby od tej kolumny się zaczynało, przedtem są kolumny sterujące. No i jakoś muszę powiązać teraz te linie skryptu właśnie z arkuszem danych. Jak to robię? Chcę zapisywać dane do SAP-a z kolumny AA, z kolumny AB, z kolumny dalej AC. Typu może nie będę chciał, żeby użytkownik mógł zmieniać, także nie zostanie tutaj HR. Tutaj nadaję na razie kolejno. Później sobie ewentualnie kolumny poprzestawiam. Pokażę to na przykładzie tej liczby znaków. Tutaj ją przypisuję do kolumny AF, ale będę ją chciał przesunąć później trochę wyżej. I dalej powinienem też te wartości. Przypisać, tak. No i to powinno być praktycznie wszystko. W tej chwili wydaje się, że skrypt jest całkowicie przygotowany. Mogę sprawdzić ten skrypt. Nie wykryto błędów. Mogę utworzyć automatycznie referencje w arkuszu danych, czyli tutaj wygenerować nagłówki. Dobrze, tu są dane jakby podstawowe cechy, tu są dane związane z wartościami możliwymi tej cechy. Warto sobie oczywiście troszeczkę rozszerzyć pewne kolumny. Tak jak mówiłem, warto tutaj już poustawiać właściwą kolejność tych kolumn, czy na przykład liczba znaków jest dla mnie ważniejsza niż to, czy jest wymagany wpis, czy duże, czy małe litery są dozwolone. To sobie zamienię kolumnę z kolumną AD. I już mam liczbę znaków tutaj, ale gdybym to zrobił ręcznie, oczywiście to byłoby źle, bo mi się w skrypcie to nie uaktualniło, ale zrobiłem to za pomocą właśnie klawiszy zamiany kolumn, narzędzi kolumn i mi się tutaj w skrypcie już uaktualniło, że właśnie liczba znaków jest przypisana do kolumny AD. No dobrze. Mam pięknie wprowadzony przygotowany skrypt. Mógłbym go teraz przetestować. Wprowadźmy może jakieś dane do tego skryptu. Wprowadzając dane do skryptu mogę korzystać z klawisza F4. Wartości i oznaczenia muszę wprowadzać w innej linii, ponieważ to jest coś, co jest powtarzalne, coś, co ma system traktować rzeczywiście inaczej. I to będę wprowadzał nieco niżej, na przykład. Dobrze, skopiujmy sobie te wartości, żeby tego było trochę więcej, żeby było widać sens wykorzystywania narzędzia. I może zróbmy jakąś drugą cechę, przecież takich cech może być dużo więcej. Troszeczkę inną. No i dobrze, przygotowałem jakby dane dla dwóch cech. Będę chciał teraz
wykonać skrypt w przebiegu testowym, w którym system nie powinien mi jeszcze utworzyć danej cechy, no ale możemy już przetestować, czy to zadziała, czy będą jakieś błędy. Prawdę powiedziawszy, jeśli pierwszy raz robię skrypt, jest duża szansa, że będą jakieś błędy, ale miejmy nadzieję, że tym razem uda się ich uniknąć. Mogę sobie podglądać, jak system wykonuje to. Wydaje się, że wszystko działa. System zwrócił mi komunikaty OK. Jedyne co było widoczne, że skrypt ten obraca nam wartości, bo on zaczyna wprowadzać pierwszą linię, nad nią wprowadza linię drugą i tak dalej. Czyli tak naprawdę wynikowym rezultatem działania tego skryptu będzie to, co sobie zadałem, ale wprowadzone w odwrotnej kolejności będą wartości cechy. Jeżeli bym chciał tego uniknąć, mogę tutaj zmienić jedno z ustawień konfiguracyjnych i zmusić input do wykonywania pętli wstecz. I teraz jeszcze raz sobie wykonam to w przebiegu testowym. I widzimy, że teraz właściwie system ustawia cechy. No i dobrze. Teraz bym chciał to. Możemy jeszcze też sprawdzić w systemie SAP. Ja się szybciutko tutaj zaloguję. Dana cecha istnieje, tej cechy jeszcze nie ma i nie powinno jej jeszcze być, bo wykonałem przebieg tylko w trybie testowym. Zmienię teraz na przekonanie przebieg rzeczywisty dla nowych rekordów. Nowych znaczy jeszcze nie przetworzonych. Ok, ja zamknę sesję, ponieważ miałem przedtem otwartą. Subgui, tak. System stworzył mi te dwie cechy. Mogę sprawdzić, czy rzeczywiście wszystko przebiegło właściwie. Jak widać, mam cechy. Akurat tutaj opisu nie widzę, bo zalogowałem się do systemu po angielsku, a tworzyłem to po polsku, a te cechy są zależne. Opisy są zależne od języka, dlatego tego nie widzę. Jakbym się zalogował po polsku, jak najbardziej bym widział. No dobrze. Pierwszy skrypt udał się. Skrypt, jak widać, było stworzony dość prosto. Stworzyłem skrypt, który opierał się na nagraniu. Subgui. Wrócę teraz do naszej prezentacji. Co było tutaj ważne, to że mogłem w łatwy sposób przetwarzać komunikaty. Niestety nie miałem błędów, ale gdybym miał w jakimś miejscu błąd, mógłbym łatwo przetwarzać tylko błędy w następnym etapie. Pokazałem też Państwu, że można wykorzystywać pomoc F4, akurat na przykład daty, ale dla każdego z pól wprowadzonych danych można wykorzystywać pomoc F4. Co jeszcze jest ważne? Że można przetwarzać rzeczywiście tylko na przykład nowe dokumenty, wszystkie dokumenty lub na przykład dokumenty poprzednio błędne, to są właśnie te przebiegi dla nowych dokumentów, dla błędów lub na przykład tutaj jest przebieg testowy bez żadnych oznaczeń, czyli dla wszystkich dokumentów. Pokazałem Państwu przykład nagrania z obszaru MM, z obszaru gospodarki materiałowej. Chciałbym teraz pokazać przykład nagrania za pomocą innej technologii, za pomocą batch input z obszaru HR-u. Dobrze. Mój piękny skrypt zamknę właśnie. Nie będę go nawet nagrywał, bo przecież nagrać go jest dość prosto. Jeżeli będę chciał jeszcze raz to zrobić, to sobie nagram drugi raz. Nagrywam nowy skrypt.
Loguje się do troszeczkę innego mandanta tego samego systemu. Natomiast skrypt będzie płatnością. I tym razem będę chciał stworzyć skrypt transakcyjny. Jak widać, tu mi się pojawił troszeczkę inny arkusz. On jest troszeczkę inny. I nie mam tutaj możliwości bezpośredniego nagrania skryptu. Mam tu natomiast opis, jak nagrać skrypt za pomocą transakcji SHDB w systemie SAP. Tu jest dość duży opis na temat tego nagrywania. No dobrze, poczytałem ten opis i przejdę do systemu SAP. Tutaj wybieram transakcję SHDB do nagrywania skryptów. Nowy zapis. Powiedzmy jakiś identyfikator temu zapisowi powinien nadać i podać transakcję, której będę nagrywał. Ponieważ nie będę tu odczytywał, nic nie muszę zmieniać, jeżeli bym odczytywał dane z ekranów SAP-a, warto by zmienić tutaj, wybrać tutaj, że to ma być cut, a także kontynuację po commit i bez trybu PI. Są takie ustawienia, które zmieniamy, jeżeli chcemy nagrywać, co zwraca dany ekran. Natomiast to mi jest, nie jest potrzebne w tej transakcji, którą chcę nagrać. Także tak naprawdę nic tutaj nie zmieniałem. Rozpoczynam zapis. Wprowadzam dane, numer osobowy pracownika, numer infotypu, dodatkową wypłatę. Naciskam klawisz tworzenia, podaję kwotę, podaję datę, wprowadzimy może tą samą datę. No i mógłbym na tym skończyć, nacisnąć Enter, żeby system mi to sprawdził. To jest tylko potwierdzenie, że taki rekord już istniał. Zapamiętam to, co zrobiłem. I system przejął mi to nagranie. Dobrze, ja w tej chwili mogę to, jakby ten skrypt, który system nagrał, zapisać w postaci pliku. A ten plik czytać po prostu tutaj. Już do systemu Easy Input. Jak widać, nie było to trudne. Musiałem kawałeczek nagrania zrobić po stronie systemu SAP, ale mogłem dość łatwo wczytać to do narzędzia Easy Input. Tak jak przedtem, mogę sobie otworzyć opisy pól. To jest skrypt, który nie będzie miał poziomów. Mógłbym wprowadzić wszędzie poziom 0 lub nic nie wprowadzać, właśnie mogę, ponieważ tutaj wszystko jest jeden raz jakby wprowadzane. Czyli tak naprawdę powinienem teraz podać przypisania do ekranu danych. Przypisanie dla numeru osobowego, przypisanie dla podtypu, być może. Tu można jeszcze raz to samo wprowadzić. Kwotę.
No nie, wystarczy może tak, te dane. Natomiast tutaj jeszcze nie mam podzielonego tego nagrania na tryb testowy i tryb rzeczywisty. Tak naprawdę to wszystko, co tutaj wprowadziłem, będzie dla ostatniej, jak nacisnąłem nagranie. Także ten kod update oznacza właśnie nagranie. Powinienem nagrać to przetwarzanie drugi raz. Tym razem z przerwaniem na końcu zamiast nagrania. Wykonuję nagranie jeszcze raz, żeby porównać, jaka będzie różnica, jeżeli przerwę na końcu. Pojawił mi się dodatkowy ekran pytający o opuszczenie, który potwierdzam. I tak naprawdę, gdybym porównał dokładnie te nagrania, to tutaj mi się zmienił klawisz naciśnięty zamiast update, czyli zapisanie, mam tutaj klawisz enter, mam klawisz przerwania w kolejnym ekranie i tutaj mam dwa dodatkowe jakby ekrany, które mi się nagrały. No to co, to tak naprawdę powinienem to wprowadzić do mojego Excela, mógłbym to tak samo zapisać i czytać, ale to jest prościej, ponieważ mało jest linii. Ja mogę to sobie po prostu skopiować. Te ostatnie wpisy są dla trybu testowego. I tutaj na chwilę wyłączę ochronę, skoro się tu, żeby wprowadzić dodatkową linię. Tutaj miałem też inny kod dla tego ekranu, kod enter dla trybu testowego. Poza tym było wszystko tak samo, także mogę tutaj zostawić to tak jak jest, tylko te dwie linie się różniły. Jedna dla trybu testowego, bo naciskałem inny klawisz. Klawisz Enter naciskałem dla trybu testowego. I dla trybu testowego pojawią się dwa dodatkowe ekrany w tym nagraniu. No dobrze, wydaje się, że skrypt jest gotowy. Powinienem go sprawdzić. Nie wykryte błędów. Utworzyć referencję w kolumnach obszaranych. Wprowadzić jakieś dane. Zmieniłem datę, mam nadzieję, że tam będzie wszystko działało w systemie. Trochę to zależy też od konfiguracji systemu i tego rozliczenia. Spróbujmy sobie, oczywiście tych danych mógłbym wprowadzić tutaj dużo więcej dla różnych na przykład numerów osobowych. Nie musi to być jeden rekord, natomiast przetestujmy to sobie na jednym rekordzie. Tak, system tylko mnie ostrzegł, że nie zapamiętałem swoich wpisów, ale powiedział, że jest wszystko dobrze. Wykonam to samo dla nowych rekordów. I system mi opisał, że rekord został dodany. Mógłbym to sprawdzić po stronie systemu SAP. Rekord został dodany. Stworzyłem skrypt, który stworzył nowy inforekord typu 267. W systemie SAP. Oczywiście dla jednego rekordu prościej by to było zawdzięcznie, ale gdybym miał tutaj tabelkę z, nie wiem, 10 tysiącami rekordów, to pewnie łatwiej byłoby to w
prowadzić szybko za pomocą właśnie systemu Easy Input. A może tutaj puszczę dla tych samych rekordów, co powiem, system będzie mi krzyczał, że te rekordy może już istnieją, ale jak widać, robi to automatycznie. Tutaj nie mam zbyt szybkiego połączenia z systemem SAP, ponieważ łączę się przez VPN, ale gdybym miał szybsze połączenie, te akcje wykonywane byłyby dużo szybciej, natomiast na pewno są wykonywane szybciej niż jestem w stanie zrobić ręcznie. Oprócz takich typowo czystych arkuszy Easy Input można także tworzyć arkusze sformatowane, gdzie arkusz jest przystosowany do tego, żeby wprowadzać jeden dokument, ale to na przykład w sposób bardzo wygodny dla użytkownika, i pokażę taki przykład w FI, arkusz, który umożliwia wprowadzenie dokumentów większych niż 990, które mają więcej niż 999 linii, co jest ograniczeniem systemu SAP, który po prostu dzieli dokumenty na dwa lub więcej w takich przypadkach. Otworzę jeden z przykładowych scroll-sheetów. Widać, że to są scroll-sheety z różnych działów CO, FI, MM. Także jakbyśmy zaczęli w innej części są z SD, MMPP i tak dalej. Ja sobie wywołam, otworzę jeden z predefiniowanych scroll-sheetów. Pierwsza strona zawiera opis tego scroll-sheetu, jak on jest zdefiniowany. Sobie to pominiemy. To jest scroll-sheet, który jakby posiada dokument. Dla ułatwienia ja kazałem mu dzielić dokument już przy trzech liniach, nie przy 999, żeby Państwu łatwiej pokazać to, że system podzieli mi duży dokument. Spróbuję zaksięgować ten dokument w przebiegu testowym. Jak widać, system podzielił dokument, który miał 4 pozycje, na dwa dokumenty po 3 pozycje, dodając techniczną pozycję przeciwstawną. No i co? I sprawdził, że ten dokument da się zaksięgować, że nie ma błędów, te dokumenty. To ważne, jeżeli nie ma błędów, mogę przejść do księgowania w trybie rzeczywistym. Tak, chcę księgować w trybie rzeczywistym i system utworzył mi dwa dokumenty 927, 928. Co tutaj ważne jest, to jest akurat przykład scroll-sheetu Easy Input, który zawiera więcej niż jeden skrypt, czyli na przykład umożliwia także wyświetlenie dokumentu. Wrócę jeszcze do tego, zapamiętam sobie numer tego dokumentu. I spróbuję odczytać te dane tego dokumentu z systemu SAP. Teraz nie wysyłam nic do systemu SAP, teraz będę odczytywał i odczytałem dane dokumentu FI. Tutaj akurat był wykorzystywany skrypt funkcyjny. Skrypt z reguły po skonfigurowaniu się ukrywa niepotrzebne zakładki, także nie widać tych zakładek konfiguracyjnych, ja je mogę w każdej chwili odkryć. No i sobie spojrzeć na chwilę, jak wygląda taki skrypt, który jest wywołaniem funkcyjnym. On jest także tworzony bardzo prosto, mając nazwę modułu funkcyjnego, który chcę wywołać. Ja po prostu dodaję taki moduł funkcyjny. System odczytuje mi, jak taki moduł funkcyjny, jaki ma interfejs, i wprowadza ten interfejs na tą zakładkę AScriptFM, Easy Input ScriptFM. Dobrze, to chwilę potrwa. Ten moduł funkcyjny, który wybrałem, ma akurat około 1000 linii interfejsu.
I tak naprawdę do poszczególnych linii można przypisać też, czy system ma odczytywać, czy zapisywać dane z danej linii. No dobrze, to pokazałem. Jeszcze jeden przykład. Przykład, gdzie jest sformatowany arkusz Easy Input i arkusz służy zarówno do zapisywania danych w systemie SAP księgowania, w tym przypadku dokumentów, które jeszcze były dzielone dodatkowo, jak i do odczytywania danych. Dobrze, to Państwu pokazałem. Ciekawym też przykładem jest odczytywanie danych z dowolnej tabeli systemu SAP. To także można zrobić. Mamy taki skoroszyt przykładowy. No i dobrze, mam tutaj tabelę BKPF i akurat tutaj za pomocą skryptu SAP QWI to można robić na różne sposoby, tam są dwa przykłady z różnymi sposobami. Tu za pomocą skryptu SAP QWI jest odczytywanie tabeli BKPF. Może ja to zrobię dla 1000 rekordów, ograniczę tutaj dane, żeby nie czytać za dużo. Uruchomię skrypt. I tu będzie widać, że ten skrypt tak naprawdę odczytuje dane poprzez tabelę, przez transakcję S16. To można też ukryć ten ekran. Ja tutaj zostawiłem wyświetlenie, żebyście Państwo wiedzieli, jak ten skrypt działa. Poprzez odpowiednią konfigurację skryptu można zrobić, żeby tego nie było widać. No i co? I dane z systemu SAP zostały przeniesione, dokładnie 1000 rekordów z tabeli BKPF do arkusza Excel. To jest jeden ze sposobów, tam tych sposobów jest więcej. Można także w systemie SAP raportować, używać, łączyć skrypty Easy Inputa z makrami VBA i tu jest akurat taki przykład też, już którego nie będę pokazywał, ale on też działa i jest dostarczony, gdzie system najpierw odczytuje naszych kontrahentów, a później dla tych kontrahentów sprawdza bilans i tych 10 czy tam wybraną ilość tych, których mamy największe salda, pokazuje właśnie jako raport. Mamy też przykład raportu, który pokazuje sprawozdanie finansowe, to także można zrobić za pomocą Easy Input. Może pokażę jakiś prosty przykład. Pokażę ten, którego w pierwszej chwili nie chciałem pokazywać. Integrację Easy Inputa z makrami. Tu, żeby było troszeczkę ciekawie, może podłączyć do innego systemu, bo w tym systemie, który jest tutaj pierwotnie wpisany, nie ma zbyt ciekawych danych. Dobrze. Będę chciał odświeżyć dane. Tak, używam akurat wersji testowej. Także pokazało mi się okienko, że to jest wersja testowa. Ale jest ona w pełni funkcjonalna, jakby są wszystkie z niej możliwości wersji pełnej, także Państwo też pewnie na początku będą korzystać z wersji testowej.
Tutaj jest dość skomplikowany skrypt, który łączy Maca z wielokrotnym wywołaniem dwóch rodzajów skryptów. Najpierw czyta dane kontrahentów, a później dla tych danych kontrahentów sprawdza salda i następnie do salda wyświetli 10 największych sald. No i dobrze. Pokazała mi się salda, jaki procent całości one stanowią i tak dalej. To było takie proste pokazanie, że Easy Input może być także zintegrowane z Macami Visual Basic, to nawet nie mamy wyłączone menu Easy Input, wszystko się uruchamia klawiszem. Tak naprawdę Maca wywołują skrypty Easy Input. Ok. Dość dużo, myślę, przykładów Państwu pokazałem. Co ważne, Easy Input ma ten wbudowany help, który jest zależny od kontekstu, czyli jeżeli na zakładce logowania bym... Może to nie jest dobry przykład, otwórzmy jakieś... skoro szyb Easy Input... gdzie jest widoczne menu. Jeśli na przykład na zakładce logowania wybiorę pomoc, to pomoc będzie dotyczyła zakładki logowania. Jeśli na innej zakładce, to oczywiście będzie dotyczyła innej zakładki i tak dalej. Także help jest zależny od kontekstu. Jest także strona easyinput.pl, na której znajdą Państwo dużo, dużo informacji i nagrań, które ułatwiają zrozumienie, jak tworzy się skrypty easyinput. Niektóre transakcje nowe i te bardziej skomplikowane, typu na przykład transakcji logistycznych, są trudne do nagrania. Natomiast wszystkie można nagrać, ale niektóre są dość trudne. Czasem łatwiej wtedy wykorzystywać metody BAPI, czyli biznesowego interfejsu dostarczonego przez SAP. No i aby wykorzystywać produkt, trzeba mieć zainstalowane SAP GUI i oczywiście Excela. Zawartość produktu to licencje, zlecenia transportowe, które można opcjonalnie grać, pliki instalacyjne dla użytkownika, no i instrukcje oczywiście dla administratora i dla użytkownika. Korzyści, już Państwu myślę, że przedstawiałem, szybsza i bezpieczna migracja danych, zdalne przetwarzanie całych paczek, dużej ilości danych transakcyjnych czy danych podstawowych. Easy Input jest gotowy do użycia zaraz po jego zainstalowaniu. Jeśli chodzi o te części w SAP-ie, które są opcjonalne, one są zdefiniowane w całości, bez zarezerwowanej dla bezpieczeństwa przestrzeni NAS. Dzięki temu instalacja produktu nie naruszy systemu SAP. Produkt jest add-onem do Excela. Rozszerzenie w SAP jest napisane oczywiście w języku ABAP. Działa w wersji SAP ERP 6.0 lub wyższej i z Excelem od 2007 do wyższej. Wymaga Office'a 32-bitowego, teraz 99% użytkowników takiej właśnie wersji używa. Wersja 64-bitowa nie została jeszcze wydana, ze względu na to, że SAP GUI jeszcze jest tylko w wersji 32-bitowej, także żeby go zintegrować 64-bitową wersją Office'a, musiałaby być także wydana wersja SAP GUI 64-bitowa. Na co oczywiście czekamy i w najbliższym czasie, jak zostanie wydana, wydamy także aktualizację produktu Easy Input. Tak jak mówiłem, najprościej zamówić produkt poprzez stronę easyinput.pl. Poprzez zakładkę Pobierz spróbuj Q, pobierz wersję próbną. W trakcie webinarium pytali Państwo, czy można wykorzystywać Easy Input na systemach, w których CAD nie jest dozwolony. Oczywiście można korzystać z innych, w takim przypadku można korzystać z innych sposobów nagrywania, na przykład z GUI scripting czy zdalnego wywołania funkcji. No myślę, że większość funkcjonalności Państwu przedstawiłem najważniejszych. Jest jeszcze dużo, dużo drobiazgów, które
sprawiają, że Easy Input jest bardzo wygodny do użytkowania i użytkownicy bardzo go cenią ze względu na to, że można bardzo szybko przygotować skrypty wymieniające dane z systemem SAP. Zachęcam Państwa do odwiedzenia forum, do obejrzenia samouczków, czyli nagrań wideo prezentujących różne elementy związane z systemem Easy Input. Dziękuję Państwu bardzo za udział w dzisiejszym webinarze. Zachęcam do przeglądania i brania udziału w kolejnych webinarach. Do widzenia.